nie chce nielegalnych migrantów w naszym kraju. Czyli też nie? Nikt nie chce nielegalnych. Są odpowiednie procedury na to, żeby przyjmować osoby, które przekraczają naszą granicę i tutaj trzeba prawo przestrzegać i szanować. Nie może Czyli być 4 razy nie, pani marszałek, sumując, tak? Ja w tym referendum nie wezmę w ogóle udziału. Czy wybory będą testem przywództwa dla Donalda Tuska? Donald Tusk nie musi testować swego przywództwa. Ale to każdy szef partii wygrywa wybory, to pokazuje, że jest dobrym szefem partii. Przegrywa wybory, no pokazuje chyba coś innego. Dlaczego Donald Tusk ma przegrać te wybory? Nie wiem, dlaczego ma przegrać te wybory. Ja myślę, że może je wygra, może przegra. Ja tego nie wiem. Dlaczego tego pytania nie zadaje pan prezesowi Kaczyńskiego? Donald Tusk nie musi kwestionować swego przywództwa w Platformie, ani nawet w Polsce, bo Polacy wiedzą, że jest liderem opozycji. Nie zakładam przegranej. Donald Tusk wygra te wybory. Radio Plus. Sedno Sprawy. Gościem Sedna Sprawy jest dzisiaj Małgorzata Kidawa-Błońska, wicemarszałek Sejmu, wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry, pani marszałek, witam serdecznie. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Pani marszałek, od tygodnia w zasadzie Platforma Obywatelska zdaje się, że ma twarz już nie tylko Donalda Tuska, waszego przewodniczącego i absolutnego lidera, ale też twarz Michała Kołodziejczaka. Podoba się pani taka Platforma Obywatelska? To nie jest twarz Platformy Obywatelskiej. W ostatnim tygodniu? Pan wszędzie. Jest naszym partnerem na liście, jest kandydatem na posła z Konina. Działamy razem na to, żeby wygrać wybory. Obie partie działają oddzielnie, ale tutaj mamy wspólny cel i ostatnio, słuchając wypowiedzi pana Michała, słucham ich z dużym zainteresowaniem i widzę, że ma to wszystko bardzo dobrze przemyślane w głowie. A jak pewnie natrafiła pani marszałek w mediach społecznościowych na te wypowiedzi czy wystąpienia różne pana Michała Kołodziejczaka, jak na przykład, tylko tak przypomnę chwilkę, że tam środkowy palec przed amerykańską ambasadą, tam radzi, żeby pokazać o unijnej fladze, mówi Łaszek i zachęca do jej niszczenia. Nie wiem, czy to, faktycznie jest, ale kiedyś to wszystko są takie świeże sprawy. Zobaczymy, co będzie. Ja patrzę z dużym optymizmem na to, jaką rolę może odegrać w tych wyborach, jak może przekonać rolników do tego, że PiS na pewno im bezpieczeństwa na wsi nie zapewni. Długo jestem w polityce, słyszałam wielu polityków mówiących różne rzeczy, potem odwołujące te zdania. Ale on jest wiarygodny dla pani marszałek? Patrz, oceniamy po czynach. Ostatnie tygodnie, bo jego wszystkie wypowiedzi pokazują, że odrobił lekcję i działa bardzo odpowiedzialnie. No ale to, powiedziała pani marszałek, oceniamy po czynach. Chodzi na listę, prowadzi kampanię, zobaczymy, co będzie dalej. Ja mam bardzo dużo optymizmu. Tylko że pani marszałek, pamiętam, że robiliście na przykład z tego, co powiedziała pani profesor Krystyna Pawłowicz, teraz sędzia w Trybunale Konstytucyjnym, dużą aferę, jak mówiła o unijnej fladze, per szmata. Ale pani, podawaliście to jako przykład, PiS chce wyprowadzić Polskę z Unii, a wy człowieka, który zachęcał do deptania unijnej flagi, wprowadzacie na listę. Nie wycofała się ze swoich słów, nie odniosła się do tego. Natomiast pan Kołodziejczak powiedział, wytłumaczył się z tego. Naprawdę ta sytuacja jest kompletnie inna. I my musimy myśleć o przyszłości. Mam nadzieję, że takich wypowiedzi, jak były w historii, więcej już nie będzie. Michała Kołodziejczaka, tak? Tak. Pani marszałek, powiedziała pani o referendum w programie Onetu. Na każde z tych pytań odpowiedź będzie tak i wszyscy o tym wiemy. No tak, bo jakie są to pytania? Pierwsze pytanie, czy... Mam je wydrukowane. No proszę bardzo, niech pierwsze pytanie. Pani marszałek, pierwsze pytanie, zaraz gdzieś, żebym kartek sobie tutaj nie pogubił. Pierwsze pytanie, czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym? Nikt nie będzie popierał, nikt nie będzie tego popierał. No dlatego właśnie zapytałem o to, tak. Nikt nie będzie tego popierał. Nikt nie chce niebezpieczeństwa na polskich granicach. Ale to w końcu tak czy nie, pani marszałek? Bo powiedziała pani tam na każde pytanie... Że te pytania są oczywiste, bo Polacy chcą bezpieczeństwa. No tylko oczywiste jest tak czy nie? Oczywiste jest nie. Nie. Myślę, bo tam było na wszystkie te... na każde z tych pytań odpowiedź będzie tak i wszyscy o tym wiemy. Te wszystkie pytania są oczywistą oczywistością i wszystkie te pytania mówią o tym, co robi Prawo i Sprawiedliwość Polski. Pierwsze pytanie mówi, po co pytać o mur, który już stał? To trzecie, prawda? Okej, ale to o mury odpowiadacie nie, że nie jesteście za likwidacją, mur tak? Mur został wybudowany, więc co będziemy odpowiadać na temat muru, który jest, który na dodatek jest jak dziurawe sito. Okej, wiek emerytalny też rozumiem, że nie, tak? Jeżeli popatrzymy historię, to my wydłużyliśmy wiek emerytalny, my ponieśliśmy za to bardzo wysoką cenę i my bardzo konsekwentnie mówimy, że my wieku emerytalnego nie będziemy zmieniać. Zresztą nie mówi o tym żadna partia polityczna, poza Prawem i Sprawiedliwością, bo ja przypominam... No wczoraj Krzysztof Włosak w tym studiu mówił, żeby kobietom podnieść. Że pan premier Morawiecki zobowiązał się w porozumieniu z Unią, że będziemy zwiększać wiek emerytalny. Efektywne przechodzenie na emeryturę, nie wiek emerytalny. Platforma o tym nie mówi i nie zamierza tego zrobić. My uważamy, że Polacy powinni tutaj mieć dowolność i sami podejmować decyzje. Ale to, to właśnie pytanie jest w tym układzie w ramach KPO. Tam jest kwestia podnoszenia efektywnego wieku emerytalnego, więc później mieliby ludzie przychodzić, ale dobrowolnie. Ja nie wiem, czy pan premier nie wiedział, co tam podpisuje. W każdym razie to PiS się do tego zobowiązuje, a nie my. Proszę zobaczyć następne ostatnie pytanie. Sprzedaż majątku narodowego. To nie, pani marszałek, nie my sprzedajemy, tak? Tylko PiS sprzedaje majątek narodowy. No nie, pani marszałek, no więcej za waszych rządów. Nieprawda, no, a poza tym, proszę zobaczyć, ile jest teraz... spółek. To są to oficjalne dane. Mówimy o różnych spółkach. Mhm. Mówimy ja wiem, że czasami malutkie jakieś, tak? My mówimy o tych, które naprawdę mają znaczenie strategiczne dla naszego kraju. I na pewno LOTOS ma znaczenie strategiczne dla naszego kraju. I po tej transakcji, którą dokonał PiS, w Polsce jest mniej polskich stacji benzynowych niż zagranicznych. To chyba nie jest normalne, więc oczywiście, że wszyscy czegoś takiego nie chcą. Więc ja powtórzę, to referendum, to tak naprawdę PiS chce z tego zrobić swoją urodkę wyborczą, sugerując, jakie mają być tylko pytania. Ostatnie pytanie już, pani marszałek, żebyśmy domknęli ten temat. Referendum ludzi nie dzieli. Ostatnie pytanie, czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiej Wschodniej zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską? Wprowadza i nie kontroluje migrantów, którzy przyjeżdżają do Polski. Jak to się stało, że teraz okazało się, że tyle osób przedarło się przez polską granicę? Dlaczego ta granica nie jest strzeżona, mimo że stoi mur? Za wszystko to odpowiada PiS i niech on sam sobie odpowie na te pytania, co zrobił, żeby tak nie było. A jak Platforma będzie rządziła, to granica będzie bardziej szczelna, pani marszałek? Będzie bezpieczna i będzie szczelna. A jeżeli chodzi o odpowiedź na te pytanie, to jak pani marszałek radziłaby odpowiedzieć swoim wyborcom? Nikt nie chce nielegalnych migrantów w naszym kraju. Czyli też nie? Nikt nie chce nielegalnych. Są odpowiednie procedury na to, żeby przyjmować osoby, które przekraczają naszą granicę i tutaj trzeba prawo przestrzegać i szanować. Nie może czyli być 4 razy nie, pani marszałek, sumując, tak? Ja w tym referendum nie wezmę w ogóle udziału. A radzi pani marszałek też wyborcom Platformy, żeby nie brali udziału w referendum? Bo Bronisław Komorowski, były prezydent, mówił, nie pójdę na referendum. Tak się każdy człowiek musi sam podjąć decyzję. To jest tajemnica głosowania. Dla mnie to referendum to jest jedna wielka ściema. Ulotka wyborcza Prawa i Sprawiedliwości, a ja za tą ulotką nie zamierzam głosować. Ale co pani radzi swoim wyborcom? No, jesteście pewnie dla wielu wyborców Platformy, dla milionów Polaków, politycy Platformy, liderzy jak pani marszałek. No jesteście autorytetami w dziedzinie polityki. I rozmawiamy z naszymi wyborcami. Więc myślę, że dla wyborców Platformy zdanie pani marszałek jest istotne. Pani radzi... Wiele osób nie weźmie udziału w tym referendum. Wiem, że będą takie osoby, które pobiorą tę kartę do głosowania, dlatego że boją się represji w swoim środowisku. Bo ja przypomnę, że ludzie mają coraz więcej obaw, że wszystkie czynności, które robią, są bardzo dobrze obserwowane przez Prawo i Sprawiedliwość. Nie tylko Pegasus, nie tylko możliwość sprawdzenia, kto i jak nas leczy, jakie leki mamy zapisywane. To po prostu jest niebywały skandal z ostatnich dni. I to się ciągle dzieje. Więc ludzie także się boją, że potem będą mieli represje za to, że nie chcieli wziąć karty do głosowania. Ale co pani marszałek radzi wyborcom i swoim sympatykom? Żeby nie wzięli udziału w tym referendum, czy żeby wzięli i jakoś konkretnie zagłosowali? To referendum, jak powiedział Donald Tusk, unieważnia. Ale a co to właściwie znaczy, że on je unieważnia? Dla mnie to referendum. Ale z całym szacunkiem do Donalda Tuska, ale no może sobie jeżeli to pytania uchwałę... irracjonalne, kiedy to psuje istotę referendum. Referendum powinno być w ważnych sprawach dla Polaków. Tak jak to z 2015 roku, pani marszałek? W sprawach, które ludzi różnią. Ważne i mające ogromne znaczenie referendum było to, które dotyczyło, czy chcemy być członkiem Unii Europejskiej, czy nie. No ale ostatnie, jakie Platforma zrobiła, było pytanie, czy jest pani za wprowadzeniem zasady ogólnego rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika. Chyba sporu w Polsce nie było w tej sprawie. Nie było. I to nie było dobre referendum. Czyli pani marszałek po jeden, jeżeli chodzi o psucie instytucji referendum. Nie po jeden, bo to referendum jest robione w czasie wyborów, jest robione po to, żeby wykorzystać nasze polskie pieniądze wszystkich Polaków na kampanii, na drukowanie ulotki Prawa i Sprawiedliwości. To jest referendum, które nie jest otoczone żadną dyskusją, bo te pytania nie zostały wypracowane w dyskusji między Polakami. Zresztą powiem panu, PiS z referendum... wybrane tak przez polityków Prawa i Sprawiedliwości, no jasne. Nie wybrane, a narzucone. To jest zupełnie inna sytuacja, bo nikt z nami nie dyskutował w Sejmie, jak te pytania mają wyglądać i nikt się nas o to nie pytał. Ja chciałam powiedzieć... PiS nagle no tak idzie. Jak wy wtedy, pani marszałek. PiS tak nagle idzie. Nie pytaliście chyba. PiS tak nagle idzie i chce pytać Polaków. Przez te 8 lat w tym Sejmie nie można było robić debat na temat ustaw, robić wysłuchań publicznych, zapraszać ekspertów, więc nie było konsultacji społecznych przy większości ustaw. Więc nagle teraz w dniu wyborów PiS chce konsultować z Polakami. Też to politykom Prawa i Sprawiedliwości wyrzucam, że referendum przez 8 lat nie robili. Oczywiście tak, no to prawda. Pytania, wiedząc, jakie będą odpowiedzi, bo wiedzą, że te pytania nie dzielą Polaków. Więc po co to robić? Po to, żeby po prostu mieć więcej pieniędzy na kampanię. I naprawdę to jest obrzydliwe. Pani marszałek, czy wybory będą testem przywództwa dla Donalda Tuska? Donald Tusk nie musi testować swego przywództwa. Ale to każdy szef partii wygrywa wybory, to pokazuje, że jest dobrym szefem partii. Przegrywa wybory, no pokazuje. A dlaczego Donald Tusk ma przegrać te wybory? Nie wiem, dlaczego ma przegrać te wybory. Ja myślę, że może je wygra, może przegra. Ja tego nie wiem. Dlaczego tego pytania nie zadaje pan prezesowi Kaczyńskiego? Donald Tusk nie musi kwestionować swego przywództwa w Platformie, ani nawet w Polsce, bo Polacy wiedzą, że jest liderem opozycji. Znaczy Polacy wiedzą, że jest liderem opozycji, ale chyba liderzy innych partii opozycyjnych tego nie wiedzą, bo raczej no chociażby nie chcieli na wspólne listy pójść, uznać tego przywództwa Donalda Tuska. Każda partia ma prawo prowadzić własną działalność, własną politykę. Ważne, że te wszystkie partie są po stronie demokratycznej Polski i to ma ogromne znaczenie. Czyli pani marszałek, niezależnie czy wygra, czy przegra, Donald Tusk powinien być na czele Platformy, tak? Nie zakładam przegranej, Donald Tusk wygra te wybory. A czy koalicja z Konfederacją wchodzi w grę, pani marszałek? Czy to jest coś, czego nie rozpatrujecie? Na razie koncentrujemy się na tym, żeby Koalicja Obywatelska miała jak najlepszy wynik wyborów. Te wybory mają wielką stawkę. Jeżeli chcemy, jako Polacy, dla których wartości demokratyczne, bezpieczeństwo Polaków mają znaczenie, musimy te wybory wygrać tak, żeby móc wpływać na to, jak będzie Polska się rozwijała. I to jest nasz cel i na tym jesteśmy w tej chwili skoncentrowani. A mówi to Małgorzata Kidawa-Błońska, wicemarszałek Sejmu, wiceprzewodnicząca Platformy. Kończymy radiową część naszej rozmowy, internetowa dogrywka. Przed nami serdecznie państwa na dalszą część dyskusji z panią marszałek. Zapraszam. Radio Plus. Sedno sprawy. Małgorzata Kidawa-Błońska, wicemarszałek Sejmu, wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej, cały czas jest z nami. Pani marszałek mówi, że nie myślicie o współpracy ewentualnej z Konfederacją po wyborach. No tylko, że pani marszałek i Konfederacji te pytania zadajemy i Prawu i Sprawiedliwości, bo jak pokazują sondaże od wielu miesięcy. To naprawdę od tego może zależeć, czy będzie rządziło Prawo i Sprawiedliwość, czy Platforma Obywatelska, jak potoczą się rozmowy z Konfederacją. Od tego, jaka będzie Polska, to zależy od Polaków, czy wybiorą partie demokratyczne, partie, dla których członkostwo Polski w Unii Europejskiej ma znaczenie. I od Polaków to będzie zależało. Poznamy wynik wyboru, będziemy starali się stworzyć bezpieczny rząd dla Polski, ale na razie naprawdę koncentrujemy się na tym, żeby wynik koalicji był jak najlepszy. Jasne, wszyscy na tym się koncentrują, żeby ich wyniki były jak najlepsze póki co, ale... Tak, ale my nie zakładamy, teraz chcemy wygrać te wybory, po prostu chcemy je wygrać. No, rozumiem, pani marszałek, że chcecie, tylko żadne badania nie pokazują póki co, że bez Konfederacji się uda to zrobić, prawda? Że uda się rządzić. Są takie badania, że Konfederacji spada, Konfederacji no ostatnio rośnie. Trochę tak. Różne są wyniki. To są sondaże. Prawdziwy sprawdzian będzie przy urnach wyborczych. Jeszcze kilka tygodni kampanii, gdzie Polacy będą mogli usłyszeć odpowiedzi na pytania. A po drugie, proszę zwrócić uwagę, cały czas mamy tą trzecią siłę. Tą trzecią siłę osób, które nie wiedzą, na kogo pójdą zagłosować w tych wyborach. I to jest ta siła, z którą trzeba się porozumieć i przekonać ich do udziału w wyborach. A czym Platforma, pani marszałek, przekonuje właśnie tych niezdecydowanych? Jakby pani miała powiedzieć, które propozycje programowe, które pomysły Platformy mają pokazać, że wy faktycznie macie jakiś nowy, lepszy pomysł na Polskę. Przede wszystkim to są zupełnie dwie inne wizje Polski. My chcemy Polski demokratycznej, otwartej, Polski, gdzie samorządy... No ale to takie akty strzeliste, okej, ale... Czy mamy teraz Czy samorządy nie mają ograniczonej możliwości działania? Czy polska edukacja nie jest po prostu... Na czym polega to ograniczenie możliwości działania? Proszę zobaczyć, jak samorządy mają w naszym kraju w tej chwili zabierane środki. Nie są rekompensowane przez państwo. Państwo daje samorządom dodatkowe zadania, za którymi nie idą żadne pieniądze. Podniesiono płacę minimalną. Bardzo dobrze. Ale samorządy na to środków nie dostały. Zmniejszono udziały samorządów w wpływach z podatku. Samorządy nie dostały na to rekompensaty. Nie, no były rekompensaty, pani marszałek. Tak, były takie, że każdy... Budżet Warszawy miał tak dramatycznie wyglądać chociażby... Ale każdy samorząd... Proszę porozmawiać i wziąć tabelę od wszystkich samorządowców. Każdy samorząd stracił. Nie może być tak, że pieniądze dla samorządów są wydawane po uważaniu. Nie może być tak, że pieniądze dla samorządów... Tym niezdecydowanych Polaków, pani marszałek, chcecie przekonać? Ale pan się pytał o samorządy. Nie, ja pytałem o tą grupę niezdecydowanych Polaków. Co macie im do zaoferowania? Wizja Polski, mówię, demokratycznej w Unii Europejskiej, bezpiecznej dla Polaków. Ale to nie jesteśmy w Unii Europejskiej. Cały czas słyszymy ze strony Konfederacji i części działaczy Prawa i Sprawiedliwości, że Unia się nie sprawdza. Koalicji Obywatelskiej. Nie sprawdza się i... Konfederacja dosyć jawnie i otwarcie mówi, że członkostwo w Unii Europejskiej dla nich to jest nieodpowiednie miejsce dla Polski. Dlatego mówimy o bezpieczeństwie dla Polaków, mówimy o tym, że rodzina jest ważna, mówimy o babciowym, mówimy o jasnych, przyjaznych podatkach. I to nie jest za mało, pani marszałek? Mówienie o tym, że Polska w Unii Europejskiej, mówimy o wolności, samorządy, proszę pana, takie to nie jest za mało. Ogólne hasła mają zachęcić tę grupę niezdecydowanych? Wolność to jest najwięcej. Wolność i szacunek do drugiego człowieka. To, żebyśmy dobrze czuli się w naszym kraju. Donald Tusk zapowiedział, że wkrótce przedstawi bardzo szczegółowy program wszystkich nowych rozwiązań, które zaproponujemy nie tylko na 100 dni, ale na całą kadencję. Ale mówimy o rodzinie, mówimy o przedsiębiorcach, mówimy o rolnikach, o wszystkich obszarach naszego życia, mówimy o kulturze, edukacji, bo to są podstawy naszego życia. Jeżeli te usługi publiczne będą na wysokim poziomie, Polakom będzie żyło się lepiej i bezpiecznie. Pani marszałek, a trzecia kadencja Prawa i Sprawiedliwości, jeżeli miałaby miejsce, zdaniem pani marszałek, ona wiązałaby się z jakimś regresem, jeżeli chodzi właśnie o te wartości, o których pani wspomniała, wolność, demokracja. Wolności nie będzie, demokracji nie będzie, będą podsłuchiwać bezkarnie nadal. Ja nie rozumiem, jak to jest, że sprawa Pegasusa, skandalu, nie została do tej pory w naszym kraju. Nikt za to nie poniósł odpowiedzialności. Nie wiemy, jak rozporządza się naszym budżetem. Jak to jest, że my o tym, że Polska zaciąga kredyt w innym kraju, dowiadujemy się z pytań dziennikarza. Tak, no, jak to jest możliwe, że dowiadujemy się, gdyby ten dziennikarz nie zadał tego pytania, nie wiedzielibyśmy o tym, że to jest zwykły skandal. Nie może być tak, że publiczne pieniądze wydawane są na działalność partyjną, bo przecież te pikniki 800+, które odbywają się już w tej chwili, kiedy rozpoczęła się kampania wyborcza promująca poszczególnych kandydatów PiS-u, są robione za nasze pieniądze. Z rezerwy pana premiera. Najpierw z rezerwy pana premiera pieniądze na telewizję publiczną, teraz na pikniki. A jeżeli chodzi o demokrację, pani marszałek mówi, że nie będzie demokracji. No nie będzie, znaczy... bo jeżeli jest taka uznaniowość, jeżeli są tak wydawane pieniądze, jeżeli obywatele są podsłuchiwani, kiedy narzuca się rozwiązania obywatelom, ogranicza im swobodę wypowiedzi, no to nie jest chyba normalne. Jeżeli jest cenzura w kulturze, nie tylko ekonomiczna, ale... Duża cenzura? Oczywiście ekonomiczna jest. Bardzo wielu twórców, wielu instytucji kultury nie dostało pieniędzy tylko dlatego, że nie podoba się ich działalność ministrowi kultury. Pani marszałek, to jeszcze chciałem o jedną sprawę zapytać. Na liście Koalicji Obywatelskiej do Sejmu na Podlasiu znalazła się polsko-białoruska aktywistka Jana Szostak. W wywiadzie dla Onetu powiedziała, że jest za aborcją bez żadnych ograniczeń czasowych, w sensie Platforma mówi o 12 tygodniu. To jest jej odpowiedź bardzo nieodpowiedzialna. Platforma takiego, Platforma i Koalicja takiego rozwiązania nie popiera. Okej, tylko że tak jak z jednej strony Donald Tusk mówił, że nie będą na listach Platformy ludzie, którzy nie godzą się na taką zmianę prawa, jaką proponujecie, to pytam, czy takie postulaty, jakie ma ta pani, pozwalają na bycie kandydatką Platformy, bo to jest moim zdaniem już barbarzyństwo chyba. Z tego co wiem, ta osoba już nie jest na liście Platformy Obywatelskiej. Okej, pani Jana Szostak, to jest konsekwencja tej wypowiedzi? Tak. Straciła miejsce na liście Platformy Obywatelskiej. A to ciekawe, pani marszałek, czyli no rozumiem, że... Znaczy bardzo tutaj jest jasne stanowisko Platformy i Koalicji Obywatelskiej w tej sprawie. Mówiliśmy o tym wielokrotnie, cały pakiet dla kobiet i przeprowadzimy to, ale naprawdę polityka to nie są happeningi, to jest bardzo poważna sprawa i słowa, które się mówi, mają ogromne znaczenie. Mhm. To jest, jak rozumiem, już pewna informacja, także Jana Szostak nie jest kandydatką Platformy. Pani marszałek, Rafał Trzaskowski włączył się w ostatnim czasie w kampanię. No, domyślam się, że cieszą się politycy Platformy, bo to jeden z najbardziej popularnych waszych polityków do tej pory. Nie naszych, ale w ogóle jeden z najbardziej popularnych w Polsce. To powiedzmy sobie szczerze. Zaufania i tak dalej, absolutnie. Oczywiście, że się bardzo cieszymy i bardzo dobrze. Ale przeniósł Donald Tusk zresztą wyniki we wszystkich takich rankingach. To on może być premierem po wyborach, pani marszałek? Na razie, jak mówiłam cały czas, pracujemy w kampanii i wszyscy, którzy mają ten dar przekonywania ludzi, w tą kampanię są na maksa zaangażowani. Rafał Trzaskowski będzie w wielu miejscach w Polsce na takich spotkaniach, będzie promował akcję kontroli wyborów, będzie mówił o randze tych wyborów, o tym, co dla nas jest najważniejsze. Wczorajsze spotkanie było bardzo ciekawe, przyciągnęły tłumy. Widać, że była bardzo dobra atmosfera. Następne w Olsztynie i wielu innych miejscach. No kampus w Olsztynie, tak. Też, ale także otwarte spotkanie dla mieszkańców, także będzie działo się bardzo dużo. Ale cieszę się, że mamy takich polityków, którzy przyciągają... A trzeba go jakoś szczególnie namawiać, żeby się zaangażował w wsparcie Donalda Tuska? No, dlaczego? Nie wiem, bo to jakaś w ostatnich dniach zmiana, dlatego pytam, bo wcześniej tak nie jeździł, nie spotykał się z wyborcami chociażby przecież. Jest prezydentem Warszawy, więc to czas ma ograniczony, ale słuchajcie, drodzy państwo, jest kampania wyborcza, bardzo ważne wybory, więc każdy, kto może, przyłącza się do tego, żeby te wybory wygrać. A mówiła to Małgorzata Kidawa-Błońska, wicemarszałek Sejmu, wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej. Bardzo dziękuję pani marszałek za rozmowę, państwu dziękuję za uwagę i życzę dobrego, udanego dnia. Radio Plus.